Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami takim małym spostrzeżeniem. Chciałbym po prostu Was zaangażować w to, co będę mówił teraz w tym nagraniu, żebyście potem się w komentarzach podzielili właśnie, jak Wy ten fragment, werset biblijny rozumiecie. Chodzi mi dokładnie odnośnie pewnych słów napisanych w liście apostoła Pawła. Ja już kiedyś poruszałem ten temat, mówiąc, że oczywiście apostołowie, którzy nauczali tego, czego nauczali, napisali w swoich listach to, co napisali, wcale nie oznacza, że mieli już pełną objawioną Ewangelię, w sensie tym, że mieli już objawione wszystkie zamysły Boże i Boże plany, które Bóg na przykład chciał objawić ludziom, tak? Przede wszystkim wiemy, że właśnie po apostole Piotrze i po apostole Pawle najdłużej żył apostoł Jan, który to on praktycznie napisał Księgę Objawienia, nie apostoł Piotr, nie apostoł Paweł, tylko apostoł Jan, jako ostatni z apostołów, miał objawienie i ta Księga Objawienia praktycznie zamyka Biblię, prawda? Zamyka cały zbiór pism, począwszy od Księgi Rodzaju aż do właśnie Apokalipsy Jana, prawda? Wiemy też, że i prorocy w Starym Testamencie, kiedy cokolwiek prorokowali, sami też do końca tych proroctw nie rozumieli. Najprostszym przykładem jest tak samo prorok tutaj Daniel, kiedy Bóg kazał mu zapieczętować słowa proroctwa na przyszłe, bardzo dalsze pokolenia, w których to dopiero tamto pokolenie będzie mogło zrozumieć to proroctwo. Także nawet prorocy, jeśli coś prorokowali, też nie zawsze te proroctwa były dla nich jasne i zrozumiałe. I to samo jest z apostołami, którzy mimo to, że głosili i zapisali też w swoich listach rzeczy, które głosili, nie oznacza to, że już mieli pełnię poznania planów Bożych. Do końca, prawda? Ja dlatego mówiłem, że właśnie wynikają takie pewne jakieś zgrzyty między czytającymi ludźmi Biblię, z prostego względu, że bo u apostoła Piotra to pisze tak, a u apostoła Pawła pisze tak, a w Ewangelii pisze jeszcze inaczej, prawda? I czasami często jest tak, że właśnie ludzie, jakoś nie wiem czemu, pomijają na przykład listę apostoła Jana, pomijają Apokalipsę Jana, powołując się na przykład jakiś werset u apostoła Pawła lub Piotra i stawiając to na pierwszym miejscu za prawdę, ignorując na przykład, że na dany wers apostoła Piotra czy Pawła nie mówię, że stoi w sprzeczności werset Jana. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że może być pewnym uzupełnieniem i objawieniem, pokazaniem czegoś nowego, czego być może Piotr czy Paweł jeszcze nie rozumiał, nie wiedział, nie było mu to objawione, prawda? I teraz chciałbym, żebyśmy przeszli właśnie do pewnego wersetu. Ja chciałbym to właśnie pokazać, bo już nieraz mówiłem, że na przykład apostoł Paweł też w jednym liście pisze tak, w drugim liście pisze inaczej. Potem, wiadomo, okazuje się, że jednakże nie wszystkie listy apostoła Pawła zostały napisane przez apostoła Pawła, prawda? Nie wszystkimi... Paweł nie jest autorem wszystkich listów, które mu się przypisuje, tak? I teraz tak. Chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli właśnie tutaj do. Zobaczymy sobie do Biblii do będzie pierwszy list do Tymoteusza,
I będzie to szósty, ostatni rozdział. I tu od wersetu chyba bodajże 15 czytamy tak. Tu nie ma żadnej wątpliwości, zaczynając od 11 wersetu. Zachęta do wiernej służby, że apostoł Paweł odnosi się do Jezusa Chrystusa i do Jego Boga Ojca Wszechmogącego, tak? Stwórcy. I czytamy w wersecie 15 coś takiego. Widzicie? Od wersetu 15 czytamy, że ukaże je we właściwym czasie błogosławiony i jedyny władca, król królujących i pan panujących. Jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i moc i wiekuista. Tak, jemu cześć i moc wiekuista. Amen. I sądzę, że tutaj nie ma żadnego cienia wątpliwości, że apostoł Paweł odnosi te słowa do Boga Ojca, a nie do Boga Syna Jezusa Chrystusa, prawda? Co zwróciło moją uwagę w tym wersecie, to, że apostoł Paweł w takim razie przypisuje tytuł władcy, króla królujących i pan panujących Bogu Ojcu, wyglądałoby na to, prawda? Że taki miał wtedy zrozumienie odnośnie Boga Ojca. No ogólnie ja to tak odnoszę, tak jak powiedziałem, no, werset 15-16, wydaje mi się, że apostoł Paweł tu się odnosi do Stwórcy, do Boga Ojca, a nie do Boga Syna Jezusa Chrystusa, prawda? Takie ja mam wrażenie, dlatego chcę się z wami podzielić, jak wy to rozumiecie, bo jak sobie przejdziemy do Apokalipsy, do 19 rozdziału, to nie mamy żadnego problemu też z zrozumieniem tutaj, że tutaj słowa, które zapisał apostoł Jan, odnoszą się do Jezusa Chrystusa, tylko i wyłącznie do Niego. Więc zobaczmy sobie tutaj, idąc dalej, czytamy w pewnym wersecie, że komu przysługuje taki tytuł? Zobaczcie. Gdzie to było? Tu dalej zaraz znajdziemy. Zaraz to znajdziemy. O, jestem bez okularów. O, zobaczcie. Zacznijmy od 15 wersetu. A z jego ust wychodzi ostry miecz. Wiemy, że to się odnosi do Jezusa Chrystusa. A z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On będzie je pasał rózgą żelazną i on udeptuje tłocznią wina zapalczywości gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. No więc w końcu to jak to jest? To w końcu w tym wersecie Tymoteusza, w pierwszym liście do Tymoteusza, 6 rozdział, werset 15-16, odnosił się do Boga Ojca apostoł Paweł, nie mając jeszcze pełni poznania objawienia Bożego, które miał apostoł Jan, czy już wtedy też się odnosił do Jezusa Chrystusa? Bo ja z tego, co czytałem, odnośnie tego, co pisze apostoł Paweł do Tymoteusza, odebrałem, że w tym wersecie 15 i 16 Paweł odnosi ten tytuł Króla Królów i Pana Panów do Boga Ojca. Podczas gdy widzimy, że w Apokalipsie tym Królem Królów i Panem Panów jest Jezus Chrystus. Także no, zachęcam tutaj do dyskusji. Tak jak powiedziałem, jestem otwarty na krytykę, jestem otwarty na pouczenia. Tak jak powiedziałem, uważam, że po prostu no, pewne rzeczy z pewnością samemu wszystkiego nie da się pojąć. Dlatego no, ja pod tym względem zgodzę się, że być może pewne wspólnoty są ludziom potrzebne, żeby ktoś nie popadł w pychę. No ale tak jak powiedziałem, ja zauważyłem, że na dzień dzisiejszy, jakiekolwiek by nie były denominacje, no niestety
czegokolwiek by nie nauczali, czy to będą kościoły katolickie, w których tam będą coś nauczać księża, czy to będą kościoły protestanckie, w których będą nauczać pastorzy, zawsze będzie prawda wymieszana z fałszem. Taka jest prawda i ja tak to niestety widzę. Dlatego nie należę do żadnej denominacji, ale wcale to nie wyklucza, że przy dzisiejszej technologii można mieć też i wspólnotę, nawet taką, można powiedzieć, internetową, prawda? Zawsze można mieć dwóch, trzech braci w wierze, z którymi można się wzajemnie wymieniać swoim zrozumieniem Słowa Bożego, prawda? No, także ja w tym nagraniu dziękuję ślicznie za Waszą uwagę. No i oczywiście, no, oczekuję na Wasze komentarze, jak po prostu Wy to widzicie, rozumiecie to, co ja Wam przedstawiłem. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.